Według świadków, wszyscy pasażerowie byli bezpieczni, podał Reuters. Port lotniczy Pearson poinformował na Twitterce, że ekipy ratunkowe i pożarowe zareagowały na incydent z udziałem dwóch samolotów w terminalu 3. Poinformowano także o ewakuacji wszystkich pasażerów. Stacja CBC podała, że po zderzeniu samolotów na pokładzie wybuchła panika. Pasażerowie zaczęli krzyczeć, gdy zobaczyli za oknem płomienie wydobywające się z okolic zbiornika. Załoga starała się opanować sytuację. W akcji ratowniczej ranny został jeden ze strażaków. Jak poinformowały służby, zostało już wszczęte śledztwo, aby wyjaśnić, kto zawinił wypadkowi. Our plane was crashed into by another plane had after the pilot unknown settiver love on staff. Post udostępniony przez Stephen Belfort, Stephen znak podkreślenia Belfort, St. 5, 2018 o godzinie 4.21 pst. Bor nie chciało Mercedesów i Maybachów. Za 5 milionów złotych kupiło dwa opancerzone Audi.